Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będzie znów o seksie, dzieciach, jedzeniu i o spragnionej śmierci. Niektórzy chcieli skrócone intro. Proszę bardzo. To rozbieramy reklamy. Nazywano ich Generation Peep. Ten projekt jest globalną kampanią reklamową, której celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do ruchu. Jest to oczywiście związane z efektem pandemii. Zwraca się tym samym uwagę na pewne problemy, konsekwencje siedzącego trybu życia. Dzięki temu teledyskowi z określonym choreograficznym tańcem i wykonaniem 10 tysięcy kroków, kto z Was zauważył licznik w lewym dolnym rogu, określa się to często jako te 10 tysięcy kroków jako pewnego rodzaju minimum aktywności fizycznej. Ta kampania weszła na rynek w styczniu 2021 roku i w zasadzie zebrała już bardzo fajne, pierwsze pozytywne efekty. Join the Navy? You must be crazy. Crazy to get up every day before the sun does. Crazy to swim more laps in the open ocean than any elite athlete. Crazy to run miles with half your body weight strapped to your back.
crazy to practice weapon drills 30 hours a week with the hope of never having to fire once. Crazy to spend months at a time out at sea, shrugging off storms and staring down threats. Crazy to lay your life on the line and in the hands of those who are as crazy as you are. Crazy. Until you consider the alternative, leaving the world's most improbable island nation defenseless in the water. Pretending threats do not surround us. Forgetting that the sea is our lifeline, our first line, and our last line of defense. In a world that's spiraling out of control, we are the sane. We are the sensible. We are accountable for Singapore's safety and sovereignty. If you have the guts, the grit, the heart, we have the reason. It's not crazy. It's the Navy. Mówmy się, że od czasów I wojny światowej, a w zasadzie dużych działań propagandowych, niewiele się zmieniło. Oczywiście mówię o działaniach propagandowych, które zachęcały do tego, żeby wstąpić do armii. Przed I wojną światową i później w jej trakcie wszystkich, których ściągano do armii, przede wszystkim przedstawiano wojnę jako fajną, męską przygodę. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Ale ten spot, który przed chwilą widzieliście, pokazuje w zasadzie dwa ciekawe schematy. Pierwsza rzecz to jest taka, że jeśli czegoś nie jesteś pewien, to po prostu tego nie rób. W związku z tym, jeśli nie jesteś pewny tego, żeby wstąpić do armii, to po prostu nie wstępuj. Natomiast jeżeli czujesz, że to jest twoje powołanie, jeżeli czujesz, że jest to twoja pasja, to oczywiście czekamy na ciebie z otwartymi ramionami. Drugi przekaz jest taki, że armia pełni nie tylko role obronne, ale również społeczne. I na to również wskazuje się w tym spocie. Nie jest to również, przyznacie, taki typowy propagandowy spot, typowa agitka. Jest w tym odrobinę więcej i tutaj rzeczywiście Azjaci potrafią to w ciekawy sposób pokazać. Zanim znowu podgrzejemy trochę atmosferę, powiem wam parę słów o tak zwanym archetypie kochanka. Ten archetyp marki przede wszystkim oddziałuje na nasze zmysły i oczywiście często słyszymy taki mit, że seks sprzedaje, seks sells. Umówmy się, ta maksyma jest w dużej mierze po prostu bzdurną. Po przeprowadzonej analizie 78 projektów badawczych, które przeprowadzono w tym zakresie na przestrzeni w zasadzie 30 lat, okazało się, że to nie przełożyło się w żaden sposób ani na większą sprzedaż marek, nawet jeśli reklamy czy przekazy reklamowe okazały się bardziej zapadające w naszą pamięć. Szef tych badań, profesor John Wirtz, stwierdził, że chociaż ludzie zapamiętają bardziej reklamy z elementami seksualnymi albo z podtekstami seksualnymi, niż te, które oczywiście ich nie zawierają, to jednak ten efekt nie przenosi się na marki czy na produkty, które są prezentowane w tej reklamie. W swojej książce Marka 5.0, która
już wiosną, myślę, spotka się z waszym odbiorem. Przeprowadziłem po raz pierwszy w Polsce pewnego rodzaju archetypizację marek osobistych i zrobiłem to w zasadzie dzięki wsparciu no, prawie 200 osób, które przeprowadziło taki można powiedzieć sondaż, jeśli chodzi o to, jak dopasować określone marki osobiste do konkretnego archetypu. I w przypadku kochanka okazało się, że zwycięzcami jest Beata Tyszkiewicz, Anna Dereszowska, Katarzyna Figura, Maciej Zakościelny i Michał Żebrowski. I wy jesteś pierwszą osobą, która się o tym dowiaduje. Oczywiście nie zmienia to w żaden sposób faktu, że firmy, które są związane z seksem albo ich produkty są związane z seksem, używają naprawdę fantastycznych sposobów na to, żeby w jakiś sposób zaistnieć w naszej świadomości albo po prostu, żeby nasza uwaga była skoncentrowana na ich marce. I tutaj fantastycznie zawsze moim zdaniem popisuje się Durex i gratulacje dla Durexa za ich kreację. 1 plus 1 równa się 3. Oczywiście wtedy, jeśli nie będziesz używał ich produktów. Widzicie, piękna sprawa, jestem bardzo ciekaw, ile zapłacili za kreację. Ale cały czas wam powtarzam, pomysł i jeszcze raz pomysł. Oczywiście w reklamach prezerwatyw, podobnie tak jak w reklamach innych produktów, można się odnosić bezpośrednio do skutków. Zazu condoms. Fun, sexy, safe. Jeżeli już jesteśmy przy zakupach, to warto zwrócić uwagę na takie ciekawe marki, które z kolei mają archetypy błaznów. One się w specyficzny sposób wyróżniają. Przede wszystkim tym, że są opisywane jako żel dla facetów. Ale oprócz tego można zwrócić uwagę na ciekawy logotyp, który wskazuje, że nie zawiera ów żel silikonu, jak i konkretne opisy tego produktu na etykiecie. To są bardzo ciekawe rozwiązania, które po prostu wskazują na to, że marki potrafią być na swój sposób niepokorne, a nie tylko ugrzecznione. I tak trzymać. Your eyes, we will eat your brain.
Najczęściej powtarzam, że lepiej śmieszyć niż straszyć, natomiast umówmy się, straszyć też trzeba umieć. Jednym z lepszych sposobów na straszenie jest oczywiście wykorzystanie czarnego humoru. Natomiast lubią nas straszyć różnego rodzaju pranksterzy, różnego rodzaju youtuberzy. Najróżniejszymi metodami, myślę, jest to stare jak YouTube, czy może nawet stare jak kamera filmowa. Natomiast my nigdy nie wiemy, czy ci ludzie są naprawdę przestraszani, w związku z czym mogą grozić twórcom konkretne kary finansowe albo sprawy sądowe, czy jest to jedna wielka ustawka. Jeżeli jest to wielka jedna ustawka, to oczywiście przestaje to mieć charakter jakiegoś takiego happeningu, a zaczyna być po prostu tylko i wyłącznie wyreżyserowanym widowiskiem. I warto się czasami nad tym zastanowić. Tego rodzaju eksperyment, który widzieliście w ramach akurat tego happeningu, myślę, w Polsce byłby ryzykowny i nie ukrywam, że mogłoby się to zakończyć pewną jedną wielką chucpą. This is the song I'll sing on the day I bring my boyfriend home. But he won't be made of pillows. Tu w zasadzie powinien się pojawić jakiś gość z wielkim nożem albo piłą mechaniczną. Innymi słowy, nie będę wam pokazywał takich słodkich reklam. W każdym razie zawsze, niczym hiszpańska inkwizycja, może wpaść inspektor RODO w przypadku takich happeningów jak przed chwilą z festiwalem horroru. Sa texture, elle est pas mal. Mais bon. Au niveau du goût, il me plaît bien. Il y a plus de goût que le foie gras le moins cher. Je le préfère par rapport au premier. Il fait plus poisson pêché en mer. Ouais. Frais, plus frais. Je dirais que ce saumon fond presque dans la bouche. Je prendrais le pain surprise le plus cher. Pour moi, le plus gustatif et le plus cher. Celui-là, c'est le meilleur. Le plus cher, c'est le meilleur. Comment ça? C'est pas le même. D'accord, donc c'est exactement le même à chaque fois. C'est vraiment le prix qui m'a influencé, du coup, je suppose. C'est valable pour le saumon, c'est valable pour tout, alors. Il est bon, et c'est frais. Il est frais, il est moelleux. Je sens bien le goût du saumon, je le finis. Ah, il est super fondant, il est super bon. Rien à voir avec celui d'avant. Ah, tout est meilleur. Je kiffe, quoi, c'est bien. Frais, plus frais. Je pense que celui-là est plus fin. Je comprends qu'il soit beaucoup plus cher que le premier. Plus garni. Un petit peu plus gourmand. Je prendrai le pain surprise le plus cher. D'accord. Donc j'ai dégusté du coup la marque Aldi à chaque fois. D'accord. Bon bah. Oui, je me suis fait un peu blouser. Bah du coup j'espère que, enfin je sais pas, du coup ça me perturbe un peu. C'est vraiment le prix qui m'a influencé du coup, je suppose. Pourtant j'ai pas vu une graine dans la. Il est bon. Il est pas mal, il est léger. Moelleux. Il est un peu croquant. Il est agréable à manger.
le préfère par rapport au premier. Plus naturel, je dirais. Peut-être plus frais. Puis il fait plus poisson pêché en mer, ouais. Il y a une douceur qu'il n'y a pas dans les autres. Pour moi, le plus gustatif et le plus cher. Je dirais que ce saumon fond presque dans la bouche. C'est le meilleur. C'est encore plus naturel. Beaucoup plus onctueux. Comment ça? D'accord, donc c'est exactement le même à chaque fois. Ah bah c'est incroyable ça. Donc les trois sont de la même marque? En fait, c'est valable pour le saumon, c'est valable pour tout alors. Nie ukrywam, że zawsze, ale to absolutnie zawsze, mam problem z tego rodzaju projektami. Z jednej strony one są bardzo fajne, dlatego że nie ma nic lepszego niż obserwacja prawdziwych reakcji klientów, ich jak gdyby emocji. W kontekście tego, że można czymś zaskoczyć, można zrobić jakąś niespodziankę, można zrobić coś, co będzie dla nich no, na swój sposób emocjonalne, to lubimy. Lubimy robić niespodzianki albo lubimy obserwować zaskoczonych ludzi. Niemniej jednak z drugiej strony to jest reklama, w związku z tym my nigdy nie wiemy, czy te osoby nie są po prostu wynajętymi statystami albo aktorami, którzy po prostu potrafią w doskonały sposób to zaskoczenie zagrać. Tego nie wiemy i tego najprawdopodobniej się nigdy nie dowiemy. Jest to po prostu kwestia tajemnic handlowych. Ale przyznasz, że sam efekt jest zawsze ciekawy i wywołuje, myślę, określone wrażenie. Ta reklama Aldi została emitowana przed świętami Bożego Narodzenia 2020. Terce i quarta, 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 terce i quarta. Agora à terça e quarta, os melhores frescos a preços ainda mais baixos. Peito de frango embalagem de 2 kg a 7 euros, fica a 3,50 euros o quilo. Pamiętam początek lat 90., kiedy organizowałem sesję fotograficzną w pewnej firmie produkującej lody. Jeszcze wtedy food design nie był w Polsce tak bardzo mocno rozpowszechniony, ta wiedza była stosunkowo wąska. W związku z tym przynoszono nam z linii produkcyjnej najróżniejsze poszczególne egzemplarze lodów, które wynajęty fotograf fotografował świetnym aparatem typu Sinar. Natomiast problem leżał w tym, że no, z linii technologicznej nie schodziły lody tak fantastycznie wyglądające, jak to czasami jest w reklamie. W związku z tym naprawdę trzeba było przerobić sporo egzemplarzy. Dzisiaj, jak widzicie w przypadku tej reklamy, którą obejrzeliście przed chwilą, efekty komputerowe dominują. Bardzo moim zdaniem ciekawym rozwiązaniem jest to, że pokazuje się, jak reklama została zrobiona.
I tutaj jest to świetna możliwość obejrzenia sobie oprogramowania komputerowego, obejrzenia jak gdyby całego procesu produkcji. W zasadzie dzisiaj ten przemysł już naprawdę jest w pełni cyfryzowany, tak by można było to określić. A to był króciutki fragment jednej z moich ulubionych reklam. Za tydzień zapraszam, opowiem o reklamach skandynawskich. Na śmierć zapomniałbym o śmierci. Uwielbiam krótki metraż, uwielbiam króciusieńkie filmiki z morałem, albo z pewnym przekazem, albo z zaskakującymi treściami. To jest doskonała szkoła do tego, żeby ćwiczyć na swój sposób wyobraźnię. Dlatego oglądajcie, inspirujcie się i zapraszam na następny odcinek. Hej!